Dzień dobry wszystkim. Witam się z Wami wszystkimi, którzy przyszli dzisiaj na nasze spotkanie dotyczące tego, jak sprzedawać ręcznie robione produkty w sieci. Zaczekamy, aż zbierze się nam większe grono widzów, bo chcemy, żeby wszystkie nasze treści i inspiracje do Was wszystkich dotarły. Zanim się zbierzemy, powiedzcie oczywiście, czy nas dobrze słychać i widać. Ja nazywam się Aneta Matwi, a dzisiaj ze mną jest Karolina Olejniczak ze sklepu Ekipo Bag, która jest właścicielką sklepu internetowego z ręcznie robionymi torbami, nerkami, torbami zakupowymi, ale także torbami na aparaty fotograficzne. Już dostajemy pierwsze sygnały od Marceliny i Ewy, że nas słychać i widać. Joanna również się wita, bardzo, bardzo nam miło. Jeszcze raz przedstawię siebie oraz mojego gościa. Nazywam się Aneta Matwi, ze mną jest Karolina Olejniczak ze sklepu Ekipo Bag. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak tworzyć i sprzedawać w sieci ręcznie robione produkty. Powiedzcie, czy wszystko jest dobrze widoczne, czy nas słychać. Świetnie, Marcelino, bardzo się cieszymy. I zaraz zaczniemy rozmowę, która ma pokazać Wam wszystkim to, jak wygląda życie właściciela sklepu internetowego, pokazać wszystkie blaski i cienie, a także zapoznać właśnie z doświadczeniami, tym razem rękodzielnika, czyli Karoliny. Karolino, bardzo miło mi Cię widzieć. I mam nadzieję, że powiesz o sobie kilka słów wszystkim tym, którzy nas dzisiaj słuchają. Witam Was również serdecznie, mam na imię Karolina. Tak jak już Aneta wspomniała, jestem rękodzielnikiem, prowadzę swój sklep internetowy, swoją markę osobistą Ekipo Bag od już ponad 10 lat. Tworzymy torby fotograficzne dla kobiet, jako jedyne w Polsce w sumie. Oprócz tego oczywiście tworzymy też torby na co dzień, torby, nerki, mniejsze listonoszki, boksy, także wybór jest dosyć spory. Mamy swoją pracownię w Poznaniu, małą pracownię, do której można do nas przyjść, przejrzeć różne torby i oprócz tego oczywiście sklep internetowy, to jest jakby podstawa naszej działalności. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że z nami jesteś i opowiesz o tym, jak działacie we własnym sklepie internetowym. Moim pierwszym pytaniem jest to, skąd w ogóle pomysł na sklep internetowy właśnie z ręcznie tworzonymi torbami, bo wiem, że zaczynałaś od tego, że tworzyliście właśnie torby fotograficzne. Skąd pomysł akurat na tak wąską specjalizację na samym początku? Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że skończyłam studia na totalnie innym kierunku, skończyłam Akademię Rolniczą w Poznaniu. Już jakby wtedy myślałam o tym, że będę pracować w innej branży, trochę tam życie się trochę inaczej składało, natomiast w międzyczasie zrobiłam też 2-letnią szkołę fotografii, bo od zawsze chciałam gdzieś tam nawet dodatkowo się tym zajmować. I przez parę lat pracowałam w branży rolniczej, ale jakby dzięki Bogu, czy nie wiem komu, tą pracę zakończyłam dzięki mojemu szefowi, po prostu już byłam totalnie jakby na innym etapie życia. I wtedy jakby udało mi się uzyskać dofinansowanie na otwarcie własnej firmy i to była właśnie stricte fotografia. I na tym etapie gdzieś tam poszukiwałam też rozwiązań dla siebie, które mogę zakupić do firmy oprócz sprzętu i po prostu nie było czegoś takiego jak torba fotograficzna kobieca, taka, która jakby nie widać, nie krzyczy z zewnątrz, że o, mam w środku po prostu kilkanaście tysięcy złotych i idę robić zdjęcia. I nie było gdzieś tam rozwiązania, ale nie w Polsce, się designem. Właśnie, tak. Bo chyba postawiliście też na mnóstwo kolorów, wzorów, jeśli chodzi o sam design, to chyba sprawiło, że Wasze produkty stały się na rynku taką innowacją, nowością.
Tak. Ja zdecydowanie jakby to od lat gdzieś tam się udaje. I mocno właśnie stawiamy na to, żeby one się wyróżniały, nie? Oczywiście są też takie modele, które są typowo takie basicowe, czarne, szare, zielone, dużo jakby takich klasycznych modeli, ale nadal jakby staramy się, żeby ta torba no nie krzyczała, że jest jakby torbą na sprzęt, że służy tylko do tego i są Okej. wielofunkcyjne po prostu, nie? Jasne. A powiedz mi, kiedy już miałaś w swojej pracowni czy w swoim mieszkaniu pierwsze kilka produktów już gotowych, uszytych własnoręcznie, czy od razu pomyślałaś o sprzedaży online? Jak zaczęła się historia ze sklepem internetowym? Zaczęła się od bloga. Na samym początku, jak się tym zajęłam, no to nie startowałam ze sklepem, no bo nie było tych produktów zbyt wiele. I pierwszy był blog. Na bezpłatnej platformie gdzieś tam wrzucałam rzeczy, które szyłam. Opisywałam je, wrzucałam zdjęcia. Były gdzieś tam jakieś pierwsze targi, takie rzemiosła, takie artystyczne. Stąd też się brały pierwsze klientki i tak krok po kroku, myślę, że po roku mniej więcej tam tych prób pierwszych powstał pierwszy sklep. On nie był jeszcze wtedy na Shoperze, no bo Shopera mamy od zeszłego roku. I wtedy powstał pierwszy, też to była bezpłatna platforma, na której powstał szkic, no i ten sklep zaczął gdzieś tam działać. Nie był w takiej formie, jak jest teraz, wyglądał trochę inaczej, no ale przez parę pierwszych lat, no on działał, ale nie tak, jakbym chciała dokładnie. Okej, Ale czyli jakby decyzja o zmigrowali. tym, że trzeba przejść do strefy online, przyszła bardzo szybko. Jakby nigdy nie chciałam być jakimś sklepikiem, jakimś takim lokalnym, tylko bardziej, żeby móc dotrzeć do większej Poszerzyć ilości. zasięg. Jasne. A powiedz, jak trafiłaś na Shopera? To już jakby z 2 lata jakby, albo więcej nawet gdzieś w głowie kwitło to, że ten sklep musi pójść dalej, że jakby do tego poprzedniego gdzieś tam straciłam serce, bo już nie można było pewnych rzeczy w nim przeskoczyć. Jakby szablon, na którym pracowałam, tam już był trochę przestarzały i nie wszystko, co powinno działało tak, jak chciałam. No i analizowałam jakby, które rozwiązanie będzie dobre i tak trafiłam na Shopera i najpierw to był okres próbny i gdzieś tam testowałam, czy to faktycznie będzie działało u nas dobrze no i wtedy zdecydowałam się na migrację, nie? Jasne, czyli okres próbny pozwolił Ci zapoznać się z panelem, Tak. sprawdzić, jak to wszystko wygląda, żeby móc zadecydować o tym, żeby zmigrować swój sklep na Shopera. Mam nadzieję, że opowiesz też o tym samym procesie emigracji. Jak to wyglądało? Czy przebiegło wszystko płynnie? No, okazało się akurat u mnie, że nie było zbyt proste, ponieważ tak jak mówię, wcześniejsza platforma, na której działałam, jakby umożliwia tą migrację do Shopera, natomiast wersja jakby szablonu, który miałam, jakby nie była już spójna z Shoperem i nie można było po prostu wyeksportować wszystkiego i zaimportować bezproblemowo w Shoperze. Tylko tak naprawdę budowaliśmy wszystko od początku, co jakby z perspektywy czasu wiem, że było bardzo dobre, bo dzięki temu nie przenieśliśmy błędów, tych, które były tam, nie przenieśliśmy ich do Shopera, tylko jakby udało się je naprawić dzięki temu i moim zdaniem jakby działa on teraz lepiej, jest bardziej przejrzysty też dla klienta. Wiadomo, że wymaga jeszcze sporo pracy, bo jakby to jest, no, ta praca nigdy nie jest Nieustannie, skończona. To to jakby właśnie. cały czas tak, nieustannie trzeba gdzieś tam w tym być i pilnować, nie? Jasne. Jest z nami już kilkadziesiąt osób. I oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania do Karoliny, to zostawcie je w komentarzu. Myślę, że jest ona tutaj po to, żeby rozwiać też Wasze wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie pytania, które dotyczą własnego biznesu online, o którym dzisiaj mówimy i o tym, jak sprzedawać własne produkty w sieci. No właśnie, tworzysz rękodzieło, sama szyjesz torby. Powiedz, czy to rękodzieło było takim naturalnym wyborem, bo mówiłaś o fotografii jako o pasji, ale
czemu akurat własnoręcznie tworzone produkty można było postawić na przykład na dropshipping? Jak ten proces decyzyjny u Ciebie wyglądał? Tak, oczywiście można było tak zrobić, bo na tym etapie, gdzie narodził się ten pomysł, mogłam po prostu gdzieś tam, nie wiem, wziąć kredyt i zacząć ściągać torby ze Stanów i sprzedawać je w Polsce, ale no jestem uparta trochę i stwierdziłam, że kurczę, spróbuję. Pierwszy pomysł był taki, że okej, ja to wymyślę, zaprojektuję i będę to zlecać, żeby ktoś to robił, ale postanowiłam spróbować sama, chociaż nie potrafiłam tego zupełnie, ale metodą prób i błędów, kursami, po prostu pierwszą torbę uszyłam. Do teraz ją pamiętam, powstawała bardzo długo i po prostu krok po kroku wszystkiego się nauczyłam. Nie? Teraz mam dwie dziewczyny, które też ze mną to robią. Ja już mniej zdecydowanie szyję, bardzo rzadko to mi się zdarza. Tym się zajmują dziewczyny, ja robię jakby całą tą resztę, jeśli chodzi o sklep internetowy, oczywiście, a też krojenie, logistykę zamówienia, tego jest bardzo dużo. Każdy, który by gdzieś tam poszedł w kierunku rękodzieła, wie, ile jakby trzeba rzeczy robić. No Jest jasne. A powiedz, jakie ma przewagi produkt stworzony ręcznie nad takim tworzonym fabrycznie? No przede wszystkim to, że jakby w większości jest on unikatowy. No powstaje naszymi rękami i ktoś, kto go zamawia i odbiera, wie, że no mimo wszystko jest on niepowtarzalny, że wkładamy w niego serducho, że może go sobie spersonalizować, jeśli ma taką ochotę. No, taki dostaje produkt z sercem, nie taki jeden z wielu na półce po prostu. Jasne. Pojawiły się pierwsze pytania, pierwsze od Magdaleny. Czy po założeniu sklepu reklama była poprzez posty sponsorowane, czy aktywność w social mediach? Jak ważny jest według Ciebie blog i czy pomaga w prowadzeniu działalności? Znaczy, social media są bardzo ważne. U nas to one czasem kuleją, to przyznaję, ale jakby im więcej w to się pracy wkłada, tym większy jest odzew. Jakby ludzie bardzo mocno, szczególnie mam wrażenie, jeśli chodzi o właśnie produkt taki tworzony dla kogoś, personalizowany, ludzie jakby też chcą mieć pewność z tego, że nie zostaną oszukani, że ten produkt jest warty też swojej ceny, no bo jest on, wiadomo, droższy niż jakby kupić torbę gdzieś tam tworzoną seryjnie na Allegro, sprzedawaną, no i też jakby no, weryfikują też te informacje, nie? Także to jest bardzo ważne. My bloga akurat nie prowadzimy, na tym etapie blog nie jest prowadzony, natomiast ta działalność na Facebooku czy też na Instagramie, no ona na bieżąco gdzieś tam musi być. Jeśli chodzi o posty sponsorowane, to rzadko z tego korzystamy. Pod koniec zeszłego roku, po konsultacjach też z opiekunem naszym właśnie z Shopera, jesteśmy na etapie testów, czy bardziej u nas będzie sprawdzało się Google Ads, czy właśnie kampanie sponsorowane na Facebooku, Instagramie. Także jeszcze do końca nie mam jakby wyrobionego zdania. To jest jeszcze jakby zbyt krótki okres czasu u nas, żebym powiedziała, że o, na pewno tylko Facebook, a Adsy mniej. Ale jakby no, jest oczywiście wzrost sprzedaży potem, nie? Ale działacie, po prostu testujecie samą usługę Shopper Kampanii, które pozwalają na promocję sklepów Dokładnie. właśnie, jak powiedziałaś, w kampaniach na Facebooku i w Tak. Google. A powiedz, co jest kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o Twój sklep i Twój asortyment? Czy ta unikalność i właśnie szycie na miarę tych wszystkich produktów, czy jeszcze coś? Znaczy myślę, że to jest jakby bardzo ważne, bo też sporo dziewczyn, które u nas zamawiają, cenią sobie to, że możemy ten projekt dostosować pod nie. Mamy taką możliwość, przez to, że szyjemy to od początku do końca same, że jeśli ktoś potrzebuje nietypowych wymiarów, chce, nie wiem, dopasować kolorystycznie torbę do reszty gdzieś tam swojego wyposażenia, w ogóle koncepcji swojej, to ma taką możliwość, nie? I jest ten kontakt bezpośredni z nami i ta możliwość właśnie dopasowania, nie? Myślę, że dziewczyny sobie to właśnie też bardzo I cenią. bezpośrednie konsultacje i doskonała obsługa klienta, która pozwala dobrać ten produkt Oczywiście. rzeczywiście pod właścicielkę. Dobrze. A powiedz tutaj kolejne
pytanie od Janka, bardzo ciekawe, które też chciałam zadać. Czy sprzedajesz tylko poprzez sklep internetowy, czy również przez platformy takie jak Allegro czy eBay i tym podobne? Czyli Nie, z ogólnie drugiej strony. marketplace'y. Przez jeden marketplace, ale to już jakby od samego początku praktycznie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, na Pakamerze sprzedajemy. I to jest jakby jedyna platforma, z którą współpracujemy. Wcześniej jeszcze była Dawanda, z którą współpracowaliśmy, no ale ona już parę lat temu zakończyła działalność w Polsce i to w sumie tylko tam. Także własny sklep internetowy i ta Pakamera. No właśnie, jak mówią dane, ponad 42% sprzedawców internetowych deklaruje, że jest w innych serwisach internetowych, marketplace'ach, takich jak Allegro na przykład, ale prowadzą sprzedaż głównie we własnym sklepie internetowym. No gdybyś miała porównać właśnie tę sprzedaż na ogólnie znanych serwisach sprzedażowych i we własnym sklepie internetowym, to czemu wybierasz to właśnie to własne miejsce w sieci? No przede wszystkim właśnie dlatego, że jest własna. Już pomijając to, że jakby no nie płacę prowizji temu marketplace'owi, z którym współpracuję, no bo to jakby jako pierwszy punkt się nasuwa, ale właśnie to, że jakby jestem tutaj na swoich zasadach i to ja je ustalam, nie? No właśnie. Także to... Tak. Chciałam Tak, tylko dodać, że ta niezależność biznesowa, którą ci daje własny sklep internetowy, prawda? Tak, zdecydowanie to. I jakby ja w każdym momencie mogę zmienić właśnie, czy banalnie wygląd strony, czy nie wiem, sposoby płatności, cokolwiek, a współpracując z kimś innym, jakby trzeba się do tego dostosować, jakby do danego modelu, który tam funkcjonuje, nie? Jasne. A powiedz. Sporo jest rękodzielników u nas w kraju, sporo takich, którzy tworzą głównie dla siebie, dla znajomych. Jakbyś miała powiedzieć, co było taką największą obawą w Twoim przypadku przed wejściem na rynek e-commerce? Czy były w ogóle tego typu obawy w Twoim przypadku? No zawsze są jakieś obawy, pomijając takie jakby pierwsze, które rentowność w ogóle tego, nie? Czy ja na tym zarobię, czy na tym stracę, czy ktoś to będzie w ogóle kupował. No to trzeba jakby mega dużo starań przyłożyć do tego, żeby gdzieś tam stać się widocznym, nie? I nie mówię to tylko o sponsorowanych reklamach, ale też no, o tym, żeby zachęcić ofertą, nie? Żeby ona była gdzieś tam unikalna, bo no, nie sposób kupić, nie wiem, trzy rodzaje materiału, jakieś najlepiej sprzedające się w dobrej hurtowni, która się mocno promuje gdzieś tam w sieci i sprzedawać torby z takim samym wzorem jak cała reszta. Ja nad tym spędzam bardzo, bardzo dużo czasu, żeby gdzieś tam szukać tej unikalności, bo tak jak mówisz, rękodzielników jest bardzo dużo w tej branży torbowo-nerkowej, że tak powiem, no bardzo dużo dziewczyn, nie tylko dziewczyn, zaczęło się tym zajmować, także trzeba, no trzeba jakby walczyć też o tą unikalność i ja na przykład bardzo, bardzo sobie cenię to, że mogę tego wyszukiwać, bardzo to lubię robić. No? Jasne. Pojawiło się jeszcze kolejne pytanie od Janny. Jak długo trwała migracja na nową platformę sprzedażową? U mnie trwała trochę długo, nawet za długo, ale to jakby mojej winy w tym było sporo, bo no to się działo jakby, ja nie wyłączyłam swojej działalności na czas tej migracji, to wszystko jakby działo się w tle naszej pracy na co dzień. Ja miałam firmę współpracującą, która pomagała mi w tym wszystkim, jakby i w grafice, dopasowała mi szablon i pomogła w przeniesieniu tych wszystkich produktów. W trakcie też tam pojawiły się pewne komplikacje, bo jakby wydawało mi się, że też to będzie płynniej wyglądało, natomiast w rękodziele jest o tyle trudniej niż na przykład w dropshippingu, gdzie gdzieś tam opisy produktów, czy zdjęcia, czy coś jest to prostsze niż przekazanie osobie, powiedzmy z agencji marketingowej,
tej całej otoczki, która powstaje obok produktu tworzonego przez rękodzielnika i jakby nie do końca też taka osoba, która z jednej strony tworzy sklep powiedzmy z narzędziami, w międzyczasie sklep z torbami, a jeszcze za chwilę sklep zoologiczny na przykład, no pewnych jakby rzeczy nie wychwyci i nawet jeśli oni tworzyli dla mnie content pod sklep, próbowali jakby kartę produktu dostosować, to jakby to nie do końca wyglądało tak, jak ja bym chciała, tak jakby, tak żeby to było dla klienta też zrozumiałe, oprócz tego, że było technicznie dobre, jakby spinało się tak, żeby było w Google dobrze widoczne, wszystkie takie rzeczy, które jakby ja jako rękodzielnik ich nie wiem, a oni są w tym lepsi, to jakby no nie do końca te światy się zawsze spinają i koniec końców bardzo dużą robotę zrobiła też przy tym moja przyjaciółka, która jakby nauczyła się tego tak poza jakby swoimi obowiązkami i ona jakby zrozumiała, o co mi chodzi i dzięki temu jakby te karty produktu, które są w sklepie z podpiętymi wariantami, atrybutami, one są zrobione tak, w taki sposób, żeby, no, żeby były też jakby czytelne, ale żeby nadal jakby trzymały tego rękodzielniczego ducha, że tak powiem, nie? No także to z takich no, rzeczy, które jakby wydają się, że to jest banał, że to się jakby tylko kopiuje i to się samo dzieje, ale jakby to zajęło nam bardzo, bardzo dużo czasu, żeby, no, żeby gdzieś tam właśnie nie kopiowało tych błędów z poprzedniej wersji. No właśnie, my jako Shopper również udostępniamy sporo poradników, również w formie wideo, które pomagają wszystkim nowym właścicielom sklepów internetowych zaznajomienie się z samą technologią, ale także dopasowanie tego swojego sklepu do własnych potrzeb. Także mam nadzieję, że i tobie, i twojej przyjaciółce te poradniki się przydały. I poradniki jakby i też kontakt był bardzo dobry, bo też wszelkie pytania, które kierowałyśmy do obsługi klienta, były szybko gdzieś tam rozwiązywane i do teraz, jak mam jakieś pytania właśnie takie stricte techniczne, co by można ulepszyć, co by mogło lepiej działać, to też zawsze korzystam z tego i bardzo sobie to cenię, że jakby z tym się nie zostaje samym, jakby i Akademia Shopera jest fajnym rozwiązaniem, ale to właśnie, że można się z wieloma rzeczami zgłosić i je polepszyć, nie? Jasne, to jest właśnie też Uniwersytet Shopper, to tylko wyjaśnię wszystkim tym, którzy są z nami, który dostarcza naprawdę sporo wiedzy na temat e-commerce, ale także pojawiają się co miesiąc nowe warsztaty online dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę dotyczącą sklepu internetowego i dodatkowych funkcjonalności oraz usług. Tutaj kolejne pytanie, czy sprzedaż w sklepie internetowym i w pakamerze wystarcza, żeby pozyskać dużą ilość klientów? Czy możesz zdradzić, ile produktów sprzedajesz miesięcznie? To pewnie pytanie z tych... Takich akurat, z takich odpowiedzi wymijających to będzie. Czy wystarcza? Ciężko to określić, czy wystarcza. No jakby zależy też od miesiąca oczywiście, nie? No bo są też takie miesiące, w których sprzedaje się więcej, jest sezon świąteczny, w którym oczywiście trzeba to mega jakby zaplanować sobie, chociaż nie zawsze da się zaplanować wcześniej i są to miesiące wzmożonej sprzedaży. No czy wystarczające? No to zawsze trzeba, to nie jest tak, że danego miesiąca na Pakamerze sprzeda się, nie wiem, 15 toreb, do tego ileś tam jeszcze w sklepie internetowym toreb czy pasków. Jakby trzeba cały czas o to dbać i właśnie mieć ten kontakt z klientem, informować na bieżąco o tym, co się u nas dzieje, co planujemy nowego, czy gdzieś, nie wiem, będziemy fizycznie. Także no to jest taka no, nieustanna praca w sumie, nie? Jasne. Mam nadzieję, że Izabela jest usatysfakcjonowana twoją odpowiedzią. Jeszcze Marcelina pyta, jak wygląda współpraca z Shopperem? To pewnie powiedziałaś o części, po części o obsłudze klienta. Jakie są koszty? My będziemy mieć dzisiaj niespodziankę niskokosztową na koniec dla wszystkich, którzy nas oglądają. Po czyjej stronie leży pozycjonowanie strony i dbanie o jej widoczność? Jak wygląda funkcja opiekuna strony?
Jeśli chodzi o pozycjonowanie, no oczywiście można się tym zajmować samemu, jeżeli się potrafi i ma się te umiejętności. Ja akurat tą strefę zleciłam też shopperowi, tak się zdecydowałam. Także od zeszłego roku to przekazałam jakby w ręce shoppera i oni tym się zajmują. Oczywiście mówię, tak jak jeżeli ktoś ma do tego serducho czas i potrafi to robić, no to można to oczywiście samemu. Jeśli chodzi o opiekuna strony, no to ja jestem tym opiekunem strony, a tam gdzie jakby moje kompetencje się kończą, no to wtedy jakby też wkracza ta obsługa klienta, nie? Jasne. No, nasz dział obsługi klienta jest zawsze do dyspozycji między 8 a 18, także w razie pytań jest w stanie odpowiedzieć, ewentualnie właśnie służy pomocą w kwestii poradnikowej, także z każdym pytaniem możecie się do niego zgłosić. Jeszcze wracając do rękodzieła, powiedz mi, jaka jest Twoja metoda na to, żeby się przebić? Bo tak jak mówiłyśmy, rękodzieło to bardzo szeroki zakres działalności, również w internecie. Jaki był Twój sposób na to, żeby znaleźć nowych klientów do własnego sklepu? No sposób jest taki właśnie, żeby nie robić dokładnie tego samego, co wszyscy, żeby jednak czymś się wyróżniać. No, u mnie na przykład to jest już na szczęście od 2 lat model, który jakby najlepiej nam się sprzedaje zdecydowanie. Jest to torbo plecak, to jest no, taka bardzo wielofunkcyjna torba i ona jakby jest odpowiedzią dla tej gałęzi naszych klientek, które właśnie zajmują się fotografią, ale też dla tych, które na co dzień noszą te torby do pracy, czy na co dzień, czy są mamami, jakby ona odpowiada na potrzeby bardzo, bardzo szerokiego grona, nie? Także nie jest to jakby, no wiadomo, niszowy produkt jest fajny, no ale trafia do bardzo wąskiej gdzieś tam grupy odbiorców. Natomiast właśnie no myślę, że opracowanie takiego produktu, który gdzieś tam odpowiada na bardzo wiele potrzeb, do wielu osób może trafić, nie? To myślę, że warto coś takiego sobie przemyśleć gdzieś tam A i w to inwestować. Czy jest jeszcze miejsce na biznes taki jak twój w sieci właśnie, na sklepy internetowe sprzedające rękodzieła? Tworzą, jakby też wszystko zmierza w tym kierunku, żeby bardzo mocno sprzedaż internetowa się rozwija też ostatnimi czasy, jakby biorąc pod uwagę pandemiczne wszystkie obostrzenia, nigdy nie wiadomo, czy te sklepy będą otwarte, czy nie będą otwarte. Także mocno, mocno ten biznes się rozwija i myślę, że będzie w tym kierunku bardzo, bardzo szedł. Więc no, miejsca jest jeszcze na pewno sporo, będzie coraz trudniej, bo to na pewno, no ale jakby no, wszystko się zmienia, nie? Jasne. A powiedz mi, czym różnią się klienci sklepów internetowych z rękodziełem od tych, którzy docierają do zwykłych sklepów, czy stacjonarnych, ale też takich, w których sprzedawane są produkty produkowane masowo. Czy zauważyłaś jakieś specyficzne cechy, potrzeby takich klientów? Bo myślę, że to też może interesować tych, którzy nas obserwują, by mogli się na takich klientów przygotować. Znaczy, klient, który trafia do rękodzielnika, nawet jeśli trafia po prostu do sklepu internetowego, w którym ma produkt, cenę, czas realizacji, ten produkt jest do niego wysyłany. U mnie przynajmniej tak to jest, że no nie wiem, z 90% z tych klientek, czy klientów, bo to też są faceci, oni jednak jakby i tak mają ten kontakt z nami. To nie, rzadko jest to zakup taki bez wcześniejszej rozmowy, bez jakiejś rozmowy nawet w trakcie już po zakupie, nie? Żeby tam, nie wiem, upewnić się, że na pewno to tak będzie wyglądało, albo czy, nie wiem, da się przyspieszyć wysyłkę, no bo u nas większość produktów jest tworzona na zamówienie, one nie stoją gdzieś tam na regałach, tu mam materiały. Nie są gotowe. Tak, i no a może by się jednak dało szybciej niż w te 10 dni na przykład, nie? Także ja na przykład to lubię, nie? I nawet jeśli potem piszą mi, że oj, przepraszamy za tyle pytań, albo oj, przepraszam, że tam dziękuję za cierpliwość, jakby to jest fajne, że nie jest to takie anonimowe, nie? Mimo tego, że gdzieś tam zupełnie się nie znamy, nie widzimy się i w ogóle nie jest to anonimowe w większości przypadków.
Jasne. Wspomniałaś o tym też, że biznes online przoduje. A jakie ma zalety nad takim biznesem stacjonarnym, również w dobie czasów pandemicznych, o których wspomniałaś? Znaczy, wiesz co, my we wcześniejszych jakby latach nawet nie, że stacjonarnie sprzedawaliśmy, co jeździliśmy na sporo imprez targowych, modowych powiedzmy, i to też miało jakby swoje zalety, ale tego też nigdy nie można było zaplanować. Gdzieś tam trzeba było mieć zasób produktów, z którymi trzeba było gdzieś tam jechać i je prezentować, a no tutaj jakby mamy powiedzmy stałą ofertę. Mamy bazę jakąś, którą sprzedajemy, ale no mimo wszystko jest ta elastyczność, nie? Nie musimy mieć jakiegoś dużego stanu magazynowego, tylko tworzymy na bieżąco to, czego potrzebuje klient od nas. I to jest fajne. Jasne, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, dlatego przypominam wszystkim naszym obserwującym, że mają ostatnie minuty na to, żeby zadać pytanie Karolinie. Także jeśli coś jeszcze, jakieś wątpliwości chcecie rozwiać, to zachęcamy do wpisywania w komentarzu. Ja jeszcze zadam Tobie pytanie o narzędzia i funkcjonalności, bez których ta Twoja praca i praca na panelu administracyjnym nie byłaby taka sama, tak samo użyteczna. Czy wymieniłabyś kilka właśnie narzędzi albo funkcjonalności, które ułatwiają pracę na co dzień? To już właśnie to też, o czym wspominałyśmy wcześniej, czyli między innymi ta obsługa, jeśli chodzi o pozycjonowanie samego sklepu, to jest jakby mocno też odciążające, że o tym nie trzeba myśleć. Oprócz tego, co jeszcze mam, obsługę prawną, to jest coś też jakby, co chciałam jakby odsunąć od siebie dalej i na to też się zdecydowałam. No od paru miesięcy też, jeśli chodzi o kampanie reklamowe, to też jest odciążające. Jest bardzo wiele rzeczy, które jakby można sobie dołączyć do sklepu, co bardziej wpływa na jego jakby i widoczność sieci, i sam jakby efekt wizualny sklepu, taki przyciągający klienta. Także mam na liście jeszcze parę rzeczy, które chciałabym dołączyć do swojego sklepu, żeby, no, żeby był ciekawszy po prostu, nie? No, mówię, jakby cały czas praca nad tym trwa też, żeby jakby i mnie ułatwić pracę i no, żeby klientowi było wygodniej po prostu robić zakupy. No, mam też oczywiście na liście takie niespełnione marzenie i tego niestety w shopperze jeszcze na ten moment nie ma, ale cały czas czekam i tam jakby z osobą, która najczęściej odpowiada na moje pytania, tam mamy kontakt mailowy, on też wie, że bardzo czekam na takie rozwiązanie i to jest coś, z czego już korzysta trochę sklepów internetowych u nas w kraju i to są takie kreatory produktów. I tego mi bardzo brakuje na przykład, nie? W rozwiązaniach w moim sklepie. Bo i to by bardzo jak tylko ułatwiało gdzieś tam. Informować. No właśnie, jak tylko będzie, to na pewno będziemy informować. Natomiast teraz dla wszystkich tych, którzy nas obserwują, mamy kod rabatowy na pierwszy sklep, na pierwszy rok. I tutaj zobaczycie jego nazwę. Jest on ważny do 3 lutego. W bardzo atrakcyjnej cenie 259 zł za rok. Jeśli tylko macie ochotę, to skorzystajcie właśnie do 3 lutego. Jeszcze Ci zadam kilka ostatnich pytań, bo chciałam Cię zapytać o to, co sprawia Ci największą satysfakcję w prowadzeniu własnego sklepu internetowego. Co byś wymieniła w takich top 3 elementach? W top 3 najbardziej lubię jakby feedback od klienta, jak dostaną torbę i jak się cieszą z tego, że nie wiem, że to jest fajnie zrobione, fajnie zapakowane, że produkt jest bardzo dopracowany. Bardzo lubię właśnie ten zwrot od nich, nie? Jak do mnie napiszą, czy napiszą na Facebooku, czy gdziekolwiek, to jakby to jest bardzo, bardzo ważne. No i jakby ja sobie też cenię to, że no właśnie można samemu to kreować, nie? Ja nie odsprzedaję czegoś, tylko coś kreuję, co gdzieś tam do kogoś trafia, nie? I trafia w jego gusta i zaspokaja jego potrzeby oczywiście. I to są takie, myślę, najważniejsze rzeczy. Nawet nie to, że ja sobie wybieram godziny, w których pracuję, bo jakby
będąc rękodzielnikiem, prowadząc swój biznes, no to jest się jakby przez większość czasu w pracy gdzieś tam, nawet jeśli tego się fizycznie nie robi, to gdzieś tam się o tym myśli, nie? Oczywiście. No, ale no ważne, żeby mieć z tego satysfakcję, nie? Nie żeby się męczyć z tym, powiedzmy. Oczywiście. A czy gdybyś miała powiedzieć to i przypomnieć sobie, co najbardziej Cię motywowało do założenia własnej działalności w sieci, co by to było? Wiesz co, no jestem uparta, więc to chyba najbardziej mnie motywowało, że jakby, no jak ja sobie nie poradzę, no muszę sobie poradzić i no jakby dowiadywanie się tego wszystkiego, nauka tego od początku, nie? Wiadomo, że są też frustracje, że o, nie wiem jak to zrobić, albo typowo jakby techniczne rzeczy, z którymi wcześniej nie miałam jakby styczności zupełnie, nie? To są takie rzeczy, które kurczę, no, czasem się nie da po prostu tego przeskoczyć, trzeba poprosić o pomoc, tą pracę gdzieś tam komuś zlecić, no, ale dopóki gdzieś tam można samemu to zrobić, jeśli oczywiście ma się coś takiego w sobie, że gdzieś tam szuka się tej wiedzy i chce się to dokończyć, no to jest takie motywujące, nie? Super, bardzo się cieszę, że było to Twoją motywacją i dzisiaj jesteś z nami. No i ostatnie pytanie, czy każdy może zostać właścicielem sklepu internetowego? Jak sądzisz? Oczywiście, że tak. Nic trudnego. Super, bardzo się cieszę, Karolino, że byłaś z nami. Dziękuję Wam wszystkim, którzy również nas słuchaliście. Słuchaliście Karoliny o tym, jak prowadzić swój własny sklep internetowy. Mamy nadzieję, że przekazała Wam motywację, inspirację do tego, by również ruszyć z własnym biznesem. I przypominamy o kodzie rabatowym, który jest ważny do 3 lutego, Twój sklep 259, także żebyście mogli zacząć z taką niewielką motywacją na samym początku swój biznes. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na kolejne spotkania. Tobie, Karolino, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.